W dzisiejszym materiale thriller technologiczny, a w nim ożywienie mamotów, katastrofa klimatyczna, przyszłość, która miejmy nadzieję nie nadejdzie, ale pewnie nadejdzie, bo wcale nie jest odległa, e, hipokryzja władz, wszechobecna manipulacja i szereg rzeczy, które mogą budzić w nas tylko i wyłącznie wściekłość. Kilka lat temu, kiedy zaczynałem wchodzić w fantastykę, zaobserwowałem sobie profil Marcina Zwierzchowskiego, kulturalny człowiek, i tam czytałem o książkach, które zdawały się być poza moim zasięgiem. Czytając kolejne i kolejne recenzje Marcina, gdzieś tam odkrywałem sobie chęć sięgania po książki, które są mi odległe. I tak oto trafiłem na płomień Magdy Salik. Książka z gatunku, który zupełnie do mnie nie przemawia. Science fiction to nie są moje klimaty. Niemniej płomień Magdy Salik. No to niedoczytany przeze mnie do dzisiaj. Nie dlatego, że to była trudna książka, nie dlatego, że mnie ta książka znużyła, a dlatego, że po prostu to był bardzo zawirowany czas i odłożyłem gdzieś tam na półce w połowie i nie wróciłem, a teraz sobie myślę, że warto byłoby to nadrobić. Sprawił jednak, że nazwisko autorki kojarzy mi się już dobrze, nazwisko autorki kojarzy mi się z jakością. Stąd też, kiedy tylko wydawnictwo PowerGraf zapowiedziało wściek, pomyślałem, że kurczę, chciałbym tę książkę przeczytać. Nieważne współpraca czy nie współpraca, bo nie czyta się tylko dla współpracy. Chciałbym tę książkę przeczytać. No i dzisiaj macie taki filmik niewspółpracowy właśnie na temat wścieku. Thriller technologiczny. Co to oznacza? Oznacza to, to, że mamy tutaj oczywiście wszystko to, co charakteryzuje thriller, czyli mamy jakąś tajemnicę, mamy napięcie, budowę napięcia, niebezpieczeństwo, najwreszcie no konkluzję, która z założenia ma nas zaskoczyć. To kto za tym stoi, dlaczego, jak, po co? Technologiczny, dlatego że opiera się ta książka jednak na futurystycznych wydarzeniach. Rok 2040 jest tłem dla akcji Magdy Salik. To jest rok tak bardzo nieodległy od nas, że można się bawić w zgadywanie, co też w tym 2040, czyli za niewiele ponad półtorej dekady, mogłoby się wydarzyć. Poniekąd jest to jakieś takie lekkie science fiction, ale powiedziałbym, że bardzo, bardzo lekkie, bo o co tutaj chodzi? Mamy ten świat 2040 roku, świat, w którym katastrofa klimatyczna stała się faktem. Miejsca dotychczas. No, nie zalane są, już zalane. Lud na Arktyce właśnie się stopił. Świat chyli się ku upadkowi, ale nie jest to katastroficzna wizja, znana przecież w stylu katastroficznych książek czy filmów. Wizja, w której ludzie muszą wybudować arkę i uciekać, bo zaraz ich szlak trafi. Powiedziałbym wręcz, że Magda Salik we wścieku prezentuje nam bardzo stonowaną wizję tego świata. Bardzo taką osadzoną na naszych dzisiejszych być może przekonaniach, na dzisiejszym sceptycyzmie, jeszcze poniekąd. Bo ta, ten świat 2040 roku nie jest aż tak wydumany jak mógłby być. Co też jest cechą charakterystyczną w mojej opinii twórczości tej autorki i widziałem to już w płomieniu, gdzie ta fabuła również nie była przesadzona, była taka mocno zakorzeniona w realnym świecie. Więc mamy ten 2040, świat już poniekąd boryka się z tą katastrofą klimatyczną i co się na no, tym świecie dzieje? Z jednej strony działają aktywiści klimatyczni, ludzie, którzy chcą coś zmienić, którzy za wszelką cenę te Teraz mówią, to już jest ostatnia chwila, żebyśmy cofnęli tę katastrofę, żebyśmy cofnęli zagładę. Z drugiej strony są naukowcy, którzy starają się w jakiś sposób też tej planecie użyć. I jest tutaj Mary. Mary, która jest doskonałą naukowczynią, jest niezwykle biegła w swoim fachu do tego stopnia, że jako wybitna jednostka właśnie ożywiła mamuty. Tak, ożywiła mamuty, ponieważ wielki, największy bogacz świata, bilioner, gość, który założył po prostu najbardziej złożoną i najbardziej zaawansowaną sieć społecznościową, zlecił jej to. Ale to nie jest książka jednej perspektywy. To jest wręcz książka bardzo wielu perspektyw, bo z jednej strony to jest Mary, czyli właśnie osoba, która osiągnęła największy sukces w swoim naukowym życiu. Z drugiej strony to jest jej mąż, Talbot, który, ojmijmy to, karierę naukową porzucił na rzecz ekoaktywizmu. Facet miał łeb jak sklep, kolejne tytuły doktorskie, kolejne wielkie sukcesy. No i nagle on postanowił to wszystko rzucić i zacząć krzyczeć razem z aktywistami. Są to też inne postacie które tutaj w książce się pojawiają, czyli spadkobierczyni Wielkiego Majątku, bilionera Christiana. Są też inne postacie odgrywające tutaj rolę. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić jakoś szczegółowo w to, co, kto i jaką rolę odgrywa. Natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć to, jak pięknie. Magda Salik podeszła do opisu swoich bohaterów, bo mając wiele narracji, bardzo łatwo jest się w książce pogubić, bardzo łatwo jest gdzieś zgubić ten wątek i nie odnaleźć go więcej, bo ci bohaterowie często, jeżeli są nieumiejętnie prowadzeni, po prostu są nijacy, są wtórni. I chwała autorce za to, że potrafiła te perspektywy tych swoich bohaterów bardzo mocno ucharakterystycznić. Bo z jednej strony jest Mary, czyli ta wybitna naukowczyni, która swoją drogą rozwodzi się z Daganem Talbotem. Jej Przeciwieństwem. Ona spokojna, stonowana, podchodząca z takim analitycznym, naukowym umysłem do wszystkiego. Z drugiej strony, on bardzo wyrywny, porywczy, agresywny, wręcz mm, wulgarny. No, człowiek, którego na pewno nie da się polubić na łamach tej książki. Aczkolwiek nie jest to też postać jednej perspektywy, bo z biegiem książki patrzymy też na niego troszeczkę inaczej. Dalej mamy na przykład Christianę. Zwykłą dziewczynę, która nagle stała się spadkobierczynią z przypadku gigantycznego majątku. Tak, wiem, to brzmi jak coś, rodem z młodzieżówki. Ale wierzcie mi, w tej książce nie ma żadnego przypadku, i to wszystko ma znaczenie. To wszystko stanowi taki puzelek, który na koniec buduje przepiękną, fantastyczną układankę. Jest też przecież Jane, kobieta, która ma również swoje cele, która również kieruje się dobrem tej planety i stara się na swój własny sposób doprowadzić. Jest też jej siostra Amy, bardzo tajemnicza postać. Jest też przecież Malcolm, młody chłopak, który jest niezwykle porywczy, który bardzo impulsywnie podchodzi do wszystkiego. I w zasadzie nie liczy się z nikim ani niczym. To nie są jedyne perspektywy, bo tych perspektyw jest tutaj więcej. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest fakt, że te perspektywy są tak dobrze prowadzone, że nawet gdybyśmy nie mieli zaznaczenia, kto właśnie teraz opowiada, mielibyśmy pełną świadomość tego, z którą z perspektyw mamy do czynienia. Ale to nie tylko bohaterowie, bo przede wszystkim to jest świat, w którym mamy do czynienia z powiedzmy to takim rozpoznaniem społecznym, bo mamy diagnozę społeczną. Mamy spojrzenie na to społeczeństwo, które uwikłane w coraz to głębsze, powiedzmy to, technologie, stało się ich niewolnikami. To jest pokazanie społeczeństwa już przyzwyczajonego do tego, że oddaje swoje dane w ramach wynagrodzenia dodatkowego za możliwość korzystania z tej czy innej technologii w tym świecie w 2040 roku. Wszelkie manipulacje wychodzą na jeszcze wyższy level. Można powiedzieć, że ten świat, choć rozwinięty nie odbiega daleko od naszego, ale pokazuje taką kontynuację tego co jest dzisiaj. To w jaki sposób media społecznościowe kreują najpotężniejszych ludzi na świecie i to w jaki sposób ci najpotężniejsi będą w stanie kontrolować świat, kontrolować rządzących, nie tylko tych z krajów demokratycznych, ale również tych z krajów autorytarnych i w przepiękny sposób tutaj autorka to przedstawiła, bo ta książka z jednej strony jest pokazaniem tej katastrofy, pokazaniem tego wyścigu, by jeszcze postarać jej zapobiec, a z drugiej strony jest też ta książka przede wszystkim takim obrazkiem naszej społeczności, takim, nie wiem, puknięciem w czoło: obudźcie się, jeszcze nie jest za późno, dziś jeszcze możemy to cofnąć. Wspomniałem o Krystianie, która jest spadkobierczynią tego gigantycznego umysłu, bo jak na thriller przystało, to nie chodzi tylko o jakieś refleksje. Chodzi o to, że mamy tutaj również zagrożenie, bo w momencie, kiedy Mary udało się wskrzesić mamotę, w momencie, kiedy chciała się pochwalić przed tym, który sfinansował, te badania, swoim wielkim osiągnięciem dochodzi do zamachu na jego życie i ten człowiek ginie. Najbogatszy człowiek świata, najbardziej wpływowy człowiek świata ginie, a jego spadek ma zostać tak naprawdę przyznany osobie, która zostanie wylosowana przez system. I to w ogóle już... Pff. Ale tak jak powiedziałem, tutaj nic nie jest przypadkowe i również to losowanie nie ma w sobie ani grama przypadkowości. Co my dostajemy we wścieku? Dostajemy tak naprawdę bezradną wściekłość, bezradne spojrzenie na ten świat. Bazuje na tym mocno, co my dzisiaj czujemy, co dzisiaj widzimy na dzisiejszych nastrojach społecznych. I to bardzo, bardzo jasno z tej książki wynika, czyniąc ją jeszcze bardziej realistyczną. Bardzo dobrze się czyta, aczkolwiek są różne perspektywy. Jedni bohaterowie porozumiewają się, no powiedzmy to bardziej współczesnym, znanym nam językiem, takim normalnym. Są Bohaterowie, którzy bardzo gdzieś tam wpadają w jakiś slang, w jakieś angielskie wrzutki. Widać, że ten język polski ewoluuje tutaj w tej książce, ale też mamy tę perspektywę tych osób najbardziej wykształconych, czyli tutaj też w tej narracji padają trudne określenia, gdzieś tam nawiązania do nauki. Ja, jako rodzony humanista, czułem się tutaj tempy, bo tak czytałem o tych rozwiązaniach kwantowych, o tych rzeczach i nic z tego nie rozumiem. Natomiast to, co mnie cieszy, nie sprawiło to wszystko. Że nie miałem przyjemności z lektury, nie sprawiło to wszystko, że wybijanie się z tej przyjemności z lektury po prostu podbudowywało dla mnie to realizm. I domyślam się, że osoba bardziej obeznana w tych popularno-naukowych terminach będzie miała jeszcze większą frajdę ze wścieku. Natomiast taki typowy, powiedzmy to, naukowy Mugol, jak ja również, może po tę książkę sięgnąć, bo psychologią ona stoi, mocną psychologią, tym jak ci bohaterowie reagują na sytuacje stresowe, tym jak ci bohaterowie gdzieś są wplatani w te układy. Badankę, w tę machinę, w te tryby, i wreszcie dochodzimy do finału. Ja przyznaję to szczerze. Od samego początku miałem swoje typy. O co tutaj może chodzić, bo patrząc na to, co technologia nam przynosi, brakowało mi jednej bezpośredniej wzmianki dotyczącej jednego bardzo istotnego już dziś zagadnienia. Więc miałem swój typ i owszem, zgadłem, tylko że. Znowuż autorka ma taką tendencję, gdzie jeden trop wystawia nam na srebrnej tacy, pokazuje, patrz, patrz, to znaczy nie pokazuje, udaje, że nie pokazuje, a tak naprawdę macha nam przed nosem, więc my rzucamy się jak ten pies na kiełbaskę. Jest ten trop pachnący, tyle że żrąc tę jedną kiełbaskę nie zauważamy, że przemyciła obok 10 innych mikro zwrotów, czy też mikro takich zapowiedzi zwrotów akcji i ten finał, kiedy przychodzi, to jest takie z jednej strony aha, a z drugiej aha. Czyli wywołuje wściek dokładnie te reakcje, które ja najbardziej cenię sobie w thrillerach. Poczucie zagubienia, poczucie zaskoczenia, to, że ja w tym momencie, no dobra, czyli ja już kompletnie nic nie wiem. Jeżeli szukacie książki, która Was zaskoczy, która nie będzie przeintelektualizowana, a zarazem przedstawi wizję przyszłości, która znowuż nie będzie na siłę udramatyzowana, no to wściek czeka na Was. Ja Wam mogę tylko tę książkę gorąco polecić, bo mnie naprawdę. Zachwyciła. Trzymajcie się. Hej.